Witam Państwa na debacie Prekariat Wszystkich Krajów, debacie w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, która towarzyszy premierze Gron Gniewu Steinbecka w reżyserii Pawła Wodzińskiego, który jest jednym z panelistów. Spotkanie poprowadzi Przemysław Wielgosz, redaktor naczelny polskiej edycji Le Monde Diplomatique, który pewnie więcej opowie o tym, o czym będziemy rozmawiać i jakie tematy ściśle powiązane z tematyką Gron Gniewu i z interpretacją Pawła Wodzińskiego podczas tej debaty poruszy. Także oddaję głos Przemysławowi Wielgoszowi. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę tę dzisiejszą rozmowę przed premierą Gron Gniewu poprowadzić, bo wydaje mi się, że wybór, jakiego Paweł Wodziński dokonał, decydując się na wystawienie tego, adaptacji tego tekstu, tej powieści, która jest troszeczkę zapomniana chyba, jak sądzę, w Polsce, no bo też ma już taką na sobie patynę klasyki, czy też kanonu, kiedyś to był kanon w każdym razie, wydaje mi się bardzo trafny w takiej sytuacji politycznej, społecznej, ekonomicznej, także międzynarodowej, w jakiej się dzisiaj w Polsce, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, na świecie znajdujemy. Jest wiele powodów, dla których warto było się do tego tekstu zwrócić. Myślę, że podczas tej dzisiejszej rozmowy do tego będziemy wracali. Ja powiem na początek może, że ta dyskusja dzisiejsza odbędzie się w znakomitym gronie, bo oprócz Pawła Wodzińskiego, o którym już wspomniał Bartek, mamy Joannę Krakowską z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, z miesięcznika Dialog i paru innych szyldów. I mamy też Jarka Urbańskiego, autora pierwszej polskiej książki o prekariacie. Książka nazywa się Prekariat i nowa walka klas. Ja miałem zaszczyt być jej wydawcą, tym bardziej się cieszę z tego powodu, że tu się spotykamy. Jarek poza tym jest socjologiem i działaczem Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. I w tym gronie zaczniemy tą dyskusją pewien większy projekt, o którym dowiedziałem się parę miesięcy temu od Pawła Wodzińskiego. Otóż pomysł jest taki, żeby w ciągu najbliższych miesięcy Teatr Polski w Bydgoszczy zajął się kwestiami ekonomicznymi. Jest taka według mnie bardzo słuszna teza mówiąca, że ekonomia jest zbyt poważną sprawą, żeby zostawiać ją samym ekonomistom. I właśnie to jest podstawowy motyw, jaki nam tutaj będzie towarzyszył przez następne miesiące przy okazji kolejnych premier, które będą związane z tym zamysłem, który się parę miesięcy temu pojawił. Myślę, że o tyle jest to ciekawe i już wybór tego pierwszego spektaklu, to znaczy Gron Gniewu, jakoś o tym przekonuje, że w odróżnieniu od innych, bo pojawiło się już kilka, nawet więcej niż kilka pewnie, spektakli teatralnych w ciągu ostatnich lat, które jakoś dotykają kwestii związanych z kryzysem ekonomicznym, z jego społecznymi konsekwencjami. Tutaj będziemy starali się pójść troszkę dalej od skutków w stronę przyczyn. Chodziłoby o to, żeby przyjrzeć się mechanizmom ekonomicznym, mechanizmom systemowym globalnego kapitalizmu, w takiej formie, w jakiej mamy z nim do czynienia dzisiaj, jak on się formował historycznie. To jest bardzo dobra perspektywa, jaką dają nam właśnie Grona Gniewu. Książka powstała w końcu lat 30. XX wieku. I to jest taka perspektywa, która, jak sądzę, jest pewnie ryzykowna, jeśli chodzi o medium, jakim jest teatr, no i tym bardziej ciekawa, jak wykorzystać narzędzia teatralne do stawienia czoła temu wyzwaniu, jakim jest współczesny kapitalizm. A to jest wyzwanie, które jak widać z debaty, która się toczy na świecie po wybuchu ostatniej fazy kryzysu ekonomicznego, czyli
po latach 2007-2008. Ten kryzys w dalszym ciągu trwa, ale też ten kryzys nie zaczął się w tamtym okresie. To jest tylko przejaw pewnej dłuższej tendencji stagnacyjnej, w której kapitalizm znajduje się od lat 70. XX wieku. Ta dyskusja miała charakter bardzo ograniczony, no bo można zauważyć, że właściwie koncentrowano się na kwestiach związanych z sektorem finansowym, z jego hipertrofią, niesłychaną nadmiernym wpływem na inne sektory gospodarki, na życie społeczne w krajach przede wszystkim wysoko rozwiniętych. Także na ekscesach finansjery, które miały swój wpływ na kondycję krajów trzeciego świata, czy dzisiaj nazywanych krajami globalnego południa. Natomiast bardzo niewiele w gruncie rzeczy było refleksji na temat tego, co nazywamy gospodarką realną, czy sektorem produkcyjnym, w którym wszyscy tak czy inaczej tkwimy, niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy uwikłani także w funkcjonowanie mechanizmów finansowych, jak bardzo jesteśmy ich ofiarami, jak bardzo też reprodukujemy swoimi różnymi działaniami, wyborami funkcjonowanie systemu finansowego, który przecież funkcjonuje w ramach społecznych za każdym razem. I te układy sił społecznych, jeżeli przyjrzymy się kryzysowi, w którym gospodarka i społeczeństwa europejskie, amerykańskie zmagają się, a który od kilku lat, a który teraz właśnie dociera do Chin oraz do Ameryki Łacińskiej, po kilku latach, kiedy te kraje cieszyły się względną jakby autonomią od tej dynamiki, która demolowała społeczeństwa takie jak greckie, hiszpańskie czy portugalskie w Europie. No, widzimy tutaj, że te mechanizmy finansowe i koncentracja na nich nie wystarcza. I wydaje mi się, że wybór Gron-Gniewu także pod tym względem jest bardzo dobrym posunięciem strategicznym, ponieważ od razu przechodzimy na pole gospodarki realnej, na pole tych kwestii, które zwykle są pomijane, które są jakby po stronie przyczyn strukturalnych, tego koniunkturalnego zawirowania finansowego, z którym mamy dzisiaj do czynienia. No i bardzo podoba mi się też w tym pomyśle na Gron-Gniewu, który zaproponował Paweł Wodziński, postawienie w centrum uwagi kategorii prekariatu, czy też prekaryzacji, która od kilku lat w Polsce także już zaczyna robić karierę, zaczyna być to pojęcie rozpoznawalne. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze bardzo wiele dookoła niego jest nieporozumień, niejasności. Wydaje mi się, że ta dzisiejsza rozmowa, ale także spektakl nam pozwolą lepiej się zapoznać z tym, czym jest prekariat, czym jest ten fenomen, którego skala w dzisiejszym świecie jest już absolutnie niepodważalna i chyba przez nikogo nie kwestionowana. Ja tylko powiem może tak tytułem pewnych takich, żeby takie ramy stworzyć, że dzisiaj prawie 65% globalnej siły roboczej na świecie to są ludzie, których się określa mianem prekariatu. To jest grubo ponad 1,5 miliarda ludzi w skali światowej. Polska jest jednym z krajów, w których stopień prekaryzacji pracy, destabilizacji stosunków pracy jest bodaj największy w Europie. Obok Hiszpanii mamy prawie 30% udziału prekariuszy w ogóle siły roboczej, wśród ogółu zatrudnionych. W innych krajach europejskich to jest kilkanaście procent, między 15 a 20%. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych. W krajach globalnego południa dzisiaj w takich właśnie warunkach na samozatrudnieniu, na różnego rodzaju umowach śmieciowych pracuje ponad 80% ludzi, którzy w ogóle mają pracę. Konsekwencje tego są bardzo rozliczne. Społeczne, polityczne, ekonomiczne, budżetowe. Z tych społecznych powiem tylko o jednej. No po prostu o ile przez kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej, zarówno w tych krajach wysoko rozwiniętych, w bloku wschodnim, ale także w dużej części globalnego południa, wówczas zwanego trzecim światem, posiadanie pracy na umowę o pracę, na czas nieokreślony, oznaczało, że mogło się realizować swoje podstawowe potrzeby, ale także można było myśleć o czymś więcej, o
zmianie, poprawie, rozwoju swojej kondycji i ekonomicznej, i nie wiem, i takiej osobowościowej, kulturalnej. Można było myśleć o przyszłości swoich dzieci. Od kilkunastu lat, od kiedy prekaryzacja szerzy się w stosunkach pracy na całym świecie, właściwie można mówić, że można mieć pracę, można pracować bardzo dużo i nie tylko nie być w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, ale po prostu nie przeżyć, po prostu popadać w coraz większą biedę, związane z nią zadłużenie i w taki właśnie cykl, który prowadzi do na dno, można to w ten sposób określić. Także to jest jedno z głównych wyzwań, z którymi mamy do czynienia dzisiaj w Polsce, dzisiaj w Europie i na świecie. Znacznie większe, być może, to jest jeszcze znak zapytania, ale ja sądzę, że tak, i skłaniałbym się do takiego właśnie takiej interpretacji, że dzisiaj prekaryzacja stosunków pracy jest znacznie większym problemem niż bezrobocie, na którym koncentrują się politycy różnych opcji, polityki społeczne, w gruncie rzeczy biorą pod uwagę głównie kwestie zapewnienia pracy, natomiast bardzo niewiele interesują się tą kwestią, która wyrosła nam na fundamentalną, a więc na jakości pracy. Więc zacznijmy może po tym przedługim wstępie. Ja bym zapytał na początek Pawła o to, jak czyta Steinbecka dzisiaj. Powieść, która została wydana w 1939 roku, odnosi się do kryzysu amerykańskiego lat 30., tego, z którym społeczeństwo amerykańskie zmagało się po 1929 roku. Było wiele takich w ostatnich latach prób prowadzenia pewnych analogii podejmowanych przez ekonomistów, takich jak Paul Krugman na przykład, ale oni się koncentrowali na sektorze finansowym, na funkcjonowaniu giełdy nowojorskiej. Tutaj giełda także występuje, ale w pewnym kontekście społecznym, klasowym. To jest opowieść, która pokazuje kryzys z głębokiej prowincji, prawda? Tak, więc najpierw może powiem, skąd wziął się ten pomysł. Otóż pomysłodawczynią tego pomysłu jest siedząca dużo obok mnie Joanna Krakowska, która zwróciła mi uwagę na ten tekst po swoim powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Było to chyba półtora roku temu. I która też podróżowała słynną Route 66 z wschodu na zachód i z powrotem. Ale oczywiście ten tekst, powieść Steinbecka, zresztą nie tylko ta, bo zainteresowany jestem, czy byłem na jakimś wczesnym etapie także inną powieścią Steinbecka, wydaną przed momentem dosłownie w polskim tłumaczeniu, czyli powieścią W niepewnym boju, która jest w zasadzie drugą częścią Gron gniewu. Pokazuje, w jaki sposób można na plantacjach, czy też w plantacjach owocowych, w tych sadach, tych wielkich kalifornijskich plantacjach organizować ruchy protestu, albo też organizować się jako siła, jako podmiot. Otóż zbieżność, pomysł sięgnięcia po Steinbecka jest dość oczywisty. Jeśli się go przeczyta, to już za pierwszym razem, tuż po lekturze, widać, w jaki sposób on się z rzeczywistością, z współczesną odmianą kryzysu finansowego łączy. To jest dość oczywiste. Przypomnijmy może dla tych z Państwa, którzy nie czytali bądź dawno temu czytali, to jest powieść osadzona w pierwszej swej części w Oklahomie i opisuje rodzinę Jodów, czyli rodzinę farmerów, ubogich farmerów z Oklahomy, którzy zostają zmuszeni do opuszczenia swojej farmy, swojego gospodarstwa, swojej własności
i przeniesienia się na zachód do Kalifornii, jednocześnie stając się z właścicieli najemnymi pracownikami pracującymi wyłącznie dorywczo przy zbiorze owoców, brzoskwiń, winogron, bądź też bawełny. Rodzina Jodów podróżuje około 1000 kilometrów szosą 66 na zachód. Steinbeck zaczerpnął ten motyw, to warto o tym powiedzieć, bo wydaje mi się to też uczciwe w pewien sposób, dlatego że rząd Roosevelta, prezydenta Roosevelta powołał organizację, agendę rządową, która się nazywała Farm Security Administration i która miała opiekować się farmerami, eksmitowanymi farmerami. W tej agencji pracowała dziennikarka i publicystka amerykańska Sanora Babb. I Sanora Babb na potrzeby agencji przygotowywała reportaże i opisy dotyczące życia w Oklahomie, sytuacji farmerów w Oklahomie i też rodzin podróżujących na zachód. Przedstawiła wynik swojej pracy szefowi Farm Security Administration, który w całości przekazał to Steinbeckowi. John Steinbeck napisał Grona Gniewu na podstawie reportaży Sanory Babb. Sanora Babb chciała wydać te reportaże sama, ale żaden z wydawców nie zgodził się na to. Zostały te reportaże wydane w 2004 roku, na rok przed śmiercią Sanory Babb, i wyglądają tak. Whose Names Are Unknown to jest książka, która jest podstawą Gron Gniewu. Farm Security Administration też świetnie dokumentował cały ten proces. Najlepsi fotografowie na jego zlecenie też dokumentowali. To, co jest jednak ciekawe w powieści Steinbecka, to nie tylko historia rodziny Jodów podróżujących na zachód, czy zmuszonych do wędrówki na zachód, ale także eseje, mikroeseje, teksty teoretyczne, komentarze, którymi przedzielone są losy rodziny Jodów. Mniej więcej w równych proporcjach w książce Steinbecka znajdują się rozdziały poświęcone analizie przyczyn kryzysu i też będące swoistym komentarzem do kolejnych etapów podróży i też zjawisk, które na tej drodze występują, jak i opisy życia rodziny Jodów. Wydaje mi się, że pod pewnym względem materiał, komentarze Steinbecka są być może ciekawsze niż historia rodziny Jodów. Steinbeck opisuje wszystkie etapy, począwszy od katastrofy ekologicznej, która dotknęła środkowe Stany w latach 30. i która była spowodowana niewłaściwą gospodarką rolną. To znaczy ziemia w Oklahomie i w innych stanach środkowych utraciła swoją wierzchnią warstwę. Nastąpiły proces wyjałowienia tej ziemi, susza, powstały dastery, czyli burze pyłowe, które po prostu zrównały z ziemią prawie wszystkie uprawy w środkowych Stanach. Czyli pierwszym powodem tej katastrofy społecznej, którą wywołał kryzys, były kwestie ekologiczne, ściśle powiązane z ekonomicznymi również, dlatego że rolnicy zmuszeni do spłacania kolejnych rat kredytów po prostu eksploatowali tę ziemię ponad jej możliwości. To jest opisane w pierwszym komentarzu. W drugim mamy opis eksmisji farmerów, którzy nie byli w stanie spłacić narastających rat kredytów albo w stosunku do banków, albo w stosunku do właścicieli, jeśli byli dzierżawcami. Mamy kolejne etapy tego procesu. Wyzbycie się własnych rzeczy, sprzedaż rzeczy, zniszczenie domu, czy po prostu rozjechanie domu ciągnikiem przez właściciela tej ziemi. Mamy opis kupna samochodu, który najczęściej był zdezelowanym gratem, za który trzeba było płacić dużo więcej niż on był w ogóle wart.
Mamy opis drogi, tej słynnej szosy 66. Mamy też rozdziały poświęcone reakcji ludzi, którzy mieszkali na zachodzie, na napływającą ze wschodu falę migrantów, uchodźców, bo Steinbeck obydwoma terminami się posługuje. Pod tym względem, jeśli chce się, tak jak o czym wspomniał już na początku Przemek Wielgosz, jeśli chce się mówić o ekonomii, powieść Steinbecka jest absolutnie kluczowa, powiedziałbym bazowa. Jeśli się chce w ogóle taki temat rozpocząć, to przyznam szczerze, nie znajduję lepszego tekstu literackiego, od którego można by było zacząć. To jest naprawdę tekst pod wieloma względami i ważny, i interesujący, i też otwierający się bardzo na te procesy, z którymi my mamy do czynienia. Jeśli chodzi z kolei o temat spektaklu, to pytanie jest dość trudne, dlatego że powieść jest oczywiście wielowątkowa i bardzo złożona, wielopoziomowa i wybranie, i też w tym jest jej walor, znaczy w spleceniu różnych wątków. To nie jest tylko i wyłącznie powieść o migracji zarobkowej, to nie jest tylko i wyłącznie powieść o upadku rodziny, czy też o zmianie struktury społecznej pod wpływem tego procesu. To jest powieść jednocześnie o wszystkich tych, ale to są elementy tego samego procesu. Czy widzimy jednocześnie kryzys finansowy, kryzys ekonomiczny, widzimy reguły, które ten system kapitalistyczny lat 30. w Stanach Zjednoczonych wnosi w życie tych ludzi, i widzimy też, w jaki sposób oddziaływuje na przykładzie 12-osobowej rodziny, jak na nią działa, jak oddziałuje na jej funkcjonowanie, na jej życie, w jaki sposób zmienia też ją, kto staje się, kto zaczyna przejmować władzę w tej rodzinie, kto zaczyna też przejmować odpowiedzialność za jej losy. W tej powieści jest wszystko, ale to, co wydaje się najbardziej, najmocniejsze, to jest kwestia, o której też wspomniałeś, czyli kwestia uelastycznienia pracy. Tak, tam są po dojeździe do Kalifornii, rodzina Jodów ląduje w czterech obozach. Najpierw jest to obóz Hooverville, czyli obóz koczowisko, obozowisko przy drodze, nazwane tak na cześć prezydenta Hoovera, odpowiedzialnego za kryzys finansowy. I to jest koczowisko, w którym ludzie czekają na propozycje pracy, które najczęściej składają ludzie przyjeżdżający tam samochodem i przez okno nawołujący robotników do zbioru owoców właśnie. Jest też drugi obóz, to jest obóz rządowy, prowadzony właśnie przez tę organizację, o której wspomniałem na początku, w którym co prawda są fantastyczne warunki i też powstaje, te obozy najczęściej były prowadzone kolektywnie przez mieszkających farmerów, ale niestety na skutek zmowy plantatorów nie byli w stanie znaleźć pracy. Znaczy, ludzi mieszkających w obozach rządowych nie zatrudniano do zbioru owoców, więc mieszkali w dość dobrych warunkach, ale nie byli w stanie zdobyć pracy. Mamy też trzeci obóz, czyli po prostu najbardziej brutalny, najbardziej okrutny obóz pracy, w którym zatrudnia się do zbioru brzoskwiń zarówno dzieci, jak i dorosłych, jak i osoby starsze, i w których stawki za skrzynkę zmieniają się w zależności od sytuacji. To znaczy, jeśli jest presja na właściciela, to ta stawka jest wyższa. Jeśli natomiast napływa nowa fala potencjalnych zbieraczy, to stawka zostaje obniżona do takiego poziomu głodowego. Tam jest mowa o 5 centach za zbiór skrzynki w sytuacji, kiedy przybywa fala migrantów z Oklahomy czy Kansas.
ta stawka spada do 2,5 centa. I na koniec już jest, w ostatniej części jest opisana sytuacja, no już taka typowo prekarna, z jaką my bardzo często mamy do czynienia, czyli chodzi o zbiory na plantacjach bawełny. Plantatorzy bawełny mieli taką strategię, że ściągali maksymalną ilość pracowników na niewielkie pola. W efekcie zbierano całe zbiory, można było w ciągu w zasadzie połowy dnia zebrać. I ludzie pracowali w taki właśnie sposób, że zbierali, pracowali przez pół dnia bądź przez jeden dzień i następnie czekali przez tydzień do następnej oferty, która również w zasadzie obowiązywała na, była jednodniową ofertą pracy. Krótkie odcinki czasu, niepewność, czekanie na kolejną ofertę i tak dalej. Więc wydaje się, że ten wątek pracy, ten wątek form pracy opisany przez Steinbecka na przykładzie farmerów z Oklahomy najmocniej w moim odczuciu się na plan pierwszy wybija. I jemu też poświęciliśmy najwięcej uwagi. Dziękuję bardzo. Teraz chciałem zapytać Joannę Krakowską. Zastanawiam się, bo chciałem jej zadać dwa pytania i nie mogę się zdecydować, które z nich, więc może po prostu zadam obydwa. No bo pierwsze jest, dotyczy właśnie tej niepewności jako takiej kondycji, którą nam narzuca kapitalizm. Przeczytanie tej książki dzisiaj no, stawia nas przed taką oto świadomością, że dochodzi do nas, że w gruncie rzeczy to, z czym mamy do czynienia, myślę, że sporo z nas tutaj też funkcjonuje w takim właśnie prekarnym reżimie zatrudnienia, nie posiadając umowy na czas nieokreślony, umowy o pracę, tylko funkcjonując w jakichś umowach o dzieło tego rodzaju albo na samozatrudnieniu, że w gruncie rzeczy nie ma w tym nic nowego, że to jest, że o ile pojęcie jak prekariatu, pojęcie prekariat pojawiło się kilka lat temu. Oczywiście to też nie jest tak, że ono jest całkiem świeże, bo wynaleźli je socjologowie francuscy w latach 60. po to, żeby opisywać sytuację, w jakiej znajdowała się część siły roboczej, którą ówcześnie przemysł, głównie przemysł motoryzacyjny, głównie fabryki Renault, importowała z krajów takich jak Algieria i także wykorzystując część uchodźców z wojny algierskiej jeszcze, którzy funkcjonowali gdzieś w tych niższych segmentach społeczeństwa francuskiego, gdzieś na jego marginesach. Wtedy to rzeczywiście nie była kwestia jakaś zasadnicza, fundamentalna, ponieważ dotyczyła tylko niewielkiej mniejszości. Dzisiaj, kiedy to się rozszerza na większe grupy społeczne, w istocie no, to jest takie doświadczenie bardzo powszechne. Lektura tej książki i myślę, że też w jakimś sensie to, co zobaczymy, czego jeszcze nie widziałem, ale po tym, co Paweł powiedział, przewiduje, no, też uświadamia nam, że ta kondycja prekarna, niepewność, niestabilność, to jest coś, co funkcjonuje jako pewien element życia, który jest tam narzucony przez stosunki kapitalistyczne. Więc chciałem zapytać właśnie po pierwsze o tę niepewność, o to, czy nie jest tak, że kapitalizm po prostu z natury nas w taką niepewność wpycha. No i na ile można to na przykład porównać z takim, zestawiać z taką kategorią, jaką jest płynność, elastyczność, prawda? Która obie te kategorie, jedną stosował onegdaj Zygmunt Bauman, mówiąc o płynnym społeczeństwie, płynnych czasach. Drugą kategorię elastyczności stosują rzecznicy polityki neoliberalnej.
ekonomiści neoliberalni. No tak czy inaczej to są pojęcia, które zawierają w sobie jakiś taki pozytywny wydźwięk, sugerując, że w tego rodzaju sytuacji uruchamia się jakiś potencjał, który w nas tkwi, także w gospodarce. Czy rzeczywiście, jak mają się te dwie, te różne kategorie do siebie i jak to wygląda z perspektywy w ogóle kapitalizmu? Czy nie jest tak, że system kapitalistyczny na różnych poziomach, nie tylko wtedy, kiedy jest na takim zakręcie kryzysowym, narzuca nam prekaryzację, nas prekaryzuje? To jest pierwsza kwestia. I drugie pytanie, które chciałem zadać, dotyczy samego wyboru medium teatru i sztuki jako takiego narzędzia do zmierzenia się z tym, co się dzieje dzisiaj w gospodarce, w społeczeństwach. No, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy mieliśmy takie ogromne spiętrzenie kryzysu społecznego i ekonomicznego, wyrażające się raz w tym, co się działo w Europie dookoła Grecji, a dwa w tym, co się działo dookoła tak zwanego kryzysu uchodźczego. Wbrew pozorom to nie jest tak, że te dwie sprawy są ze sobą zupełnie niepowiązane. W istocie to są objawy tego samego problemu. No i tutaj jakby chodziłoby o zastanowienie się, czy w obliczu takich właśnie sytuacji, z jakimi mamy do czynienia w kontekście kryzysu uchodźczego, sztuka jest w stanie stawić czoła chociażby takiej ofensywie ksenofobii, z jaką mieliśmy do czynienia i z jaką mamy do czynienia dzisiaj w Polsce. Ja jestem w kłopocie podwójnym. To znaczy, kiedy pytasz mnie o kapitalizm, to ja jestem w tej materii taką samą specjalistką, jak każdy tutaj z nas, z Państwa. Znaczy, zakładam, że są więksi specjaliści. W tym sensie, że ja mogę powiedzieć, na pytanie o kapitalizm i niepewność, to ja mogę powiedzieć, że wczoraj jedna z agencji ratingowych obniżyła długoterminowy rating polskiego długu z jakiegoś poziomu A minus na BB+. Nic tego nie rozumiem. Rozumiem tyle, że efektem tego jest obniżenie, jest natychmiastowe i dość znaczące obniżenie kosztów ceny złotego, tak to się pewnie nazywa. Co znaczy, że ta sytuacja wpłynie na życie w jakimś sensie każdego z nas. I to jest coś, czego nie było. Ja połowę życia przeżyłam w socjalizmie, drugą połowę w kapitalizmie i to jest coś, czego na pewno, ten rodzaj niepewności na pewno wcześniej był nieznany. A w każdym razie nie przekładał się w sposób bezpośrednio na nasze życie. Ja o tym mówię także dlatego, że mnie transformacja skojarzy się w dużej mierze ze zmianą pewnej retoryki czy pewnego retorycznego takiej ekspresji, ponieważ przed 89 rokiem taką frazą najczęściej wypowiadaną to było takie życzenie, żeby było wreszcie normalnie. Natomiast po 89 roku karierę zaczęło robić sformułowanie niepewność jutra. I rozumiem zatem, że ta niepewność jest nieodłączną częścią systemu kapitalistycznego. I to, co wydaje mi się w tej sprawie istotne i kluczowe i łączy się z książką Steinbecka i z drugim twoim pytaniem, co teatr czy co sztuka może zrobić w tej sprawie. Mianowicie to, że w 80 lat po wydaniu, niemal 80 lat po wydaniu książki Steinbecka w Stanach Zjednoczonych ciągle nie ma urlopów macierzyńskich, a jest to jeden z dwóch krajów na świecie, gdzie urlopów macierzyńskich nie ma. Nie ma takiego po prostu, takiego jak to się nazywa, przywileju, tak? Prawa. A to, co się działo
a to, co się działo i dzieje ciągle w sprawie powszechnej opieki zdrowotnej, jest też jakoś bardzo symptomatyczne. O opiece zdrowotnej oczywiście Steinbeck nie pisze, ale tak naprawdę w gruncie rzeczy mówimy o tym samym, mówimy o prawach socjalnych, którego bohaterowie jego powieści są po prostu całkowicie pozbawieni. I teraz gdybyś zapytał mnie o to, czy krytyka społeczna, czy co może sztuka, czy krytyka społeczna, czy krytyka, którą myślę, że przez ostatnie przynajmniej 15 lat teatr na przykład w Polsce zajmował się bardzo intensywnie. Gdybym miała na to takie pytanie odpowiadała parę miesięcy temu, to myślę, że ta odpowiedź byłaby inna. To znaczy, że odpowiadałabym wtedy pozytywnie, z jakąś wielką, być może naiwnością, ale jednak optymistycznie. Tak? To znaczy, że teatr, sztuka w Polsce w ciągu ostatnich co najmniej kilkunastu lat dokonała, czy doprowadziła do... w zasadzie do realnej zmiany, doprowadza do realnej zmiany społecznej. Czy jest na dobrej drodze, że zmiana świadomości, którą proponuje i którą wypracowuje, jest do takiej zmiany może doprowadzić. A dzisiaj tego nie wiem. Znaczy przykro mi, że mówię to przed premierą, bo ten pesymizm jest może dzisiaj niestosowny, żeby go głosić. Ja oczywiście, będąc optymistką z natury, ciągle mam nadzieję, że się mylę, ale patrząc na to, co się dzieje, to wcale nie po obu stronach sceny politycznej, kiedy wydaje mi się, że pewne lekcje, które wydaje mi się także w krytyki społecznej, także w rozumieniu bardzo wielu kwestii społecznych, przerobiliśmy w teatrze i w związku z tym w rozmaitych debatach publicznych. Dzisiaj mam wrażenie, też wracają do punktu wyjścia, czy do punktu, do jakiegoś, cofają się o lata świetlne. I że będziemy o różnych rzeczach, które już przegadaliśmy i któreśmy jakby doszli do jakichś wniosków, że będziemy musieli dochodzić do nich na nowo. Słowo o tej krytyce kapitalizmu, czy też w ogóle o krytyce społecznej, o krytyce systemowej, którą zajmował się teatr przez ostatnie kilkanaście lat. Zajmował się przede wszystkim rzeczywiście w takim sensie tożsamościowym przede wszystkim. Dotyczyło to rozmaitych odniesień historycznych, ale też jakby rozumienia jakby naszego wizerunku społecznego, ale też systemu wartości i tak dalej. To prowadziło na przykład do tego, że w teatrze bardzo żywo od przynajmniej początku czy końca lat 90. ta krytyka społeczna i krytyka systemowa przybierała formę mówienia o rozmaitych patologiach społecznych, o przemocy, o rozmaitych takich kwestiach, które są jakby na marginesach społecznych się pojawiają się, a jednocześnie są wynikiem jakby dziejących się, trwających procesów społecznych. Być może ta dość wszechstronnie, jak powiadam, prowadzona krytyka nie weszła na piętro wyższe. Ja właściwie to chciałam zapytać Pawła w tym momencie o coś, co wydaje mi się tutaj w tym kontekście jakoś niesłychanie ważne, ponieważ Paweł był jednym, razem z Pawłem Łysakiem, wprowadzał do polskiego teatru dramaty Marka Ravenhilla, na przykład, czy w ogóle dramaty brytyjskich brutalistów tak zwanych, którzy z jednej strony mówili o tych wszystkich patologiach, drastycznych kwestiach społecznych,
ale mówili je w swoim czasie z bardzo, był to jakby głos z wnętrza krytyki thatcherowskiego społeczeństwa, czy post-thatcherowskiego społeczeństwa. Czy wy, wprowadzając te przedstawienia głęboko krytyczne na scenę, mieliście świadomość, że one są antysystemowe? Tak, znaczy mieliśmy, tylko pewnie nie... Nie braliśmy pod uwagę ekonomicznych aspektów. Raczej była to, znaczy ta analiza nasza była dość powierzchowna w gruncie rzeczy, tak? Znaczy dotyczyła po prostu całego szeregu niesprawiedliwości czy przejawów niesprawiedliwości, które widzieliśmy, tak? To raczej był tego typu odruch, raczej to był odruch etyczny bardziej niż świadoma decyzja. No to, że coś jest nie w porządku, to już mniej więcej pod koniec lat, czy na przełomie lat 90. i 2000. to już można było dostrzec, tak? Może nawet wcześniej. Przypomnijmy, że pierwsze teksty nawet polskie, które poddawały krytyce zmianę, która dokonała się w Polsce po 89 roku, pochodzą z połowy lat 90. Na przykład taki tekst Grzegorza Nawrockiego, Młoda śmierć, pochodzi chyba nie wiem, z 95 czy 96 roku. Więc nazwijmy to krytyka transformacji, czy też krytyka polskiej wersji kapitalizmu czyniona za pomocą tekstów teatralnych, pojawiła się trochę wcześniej. No ale też... Masz rację mówiąc, że bardzo szybko z krytyki systemu przeszliśmy na kwestie tożsamościowe i że w zasadzie przez ostatnie 15 lat od tego przełomu lat 90. i 2000. teatr w Polsce zajmował się kwestiami tożsamościowymi na różnych poziomach, czy to jeśli chodziło o tożsamości zbiorowe, czy też język inne. Symboliczny w tak, ogóle. Tak. I tematy związane z systemem kapitalistycznym, rozumianym jako też system ekonomiczny, system pewnych reguł, nie były podjęte. Znaczy to, że my decydujemy się podejmować te tematy, mam wrażenie, jest początkiem tej drogi. Tak? To nie jest, w żadnym wypadku nie jest rozwinięcie czy też kontynuowanie pewnych wątków. Bierzemy Johna Steinbecka, mamy w planach, przepraszam, inne też teksty, które podejmują, ale to przyznam szczerze, że szukając materiału, szukając tekstu, też sprawdzając, kto zajmował się tymi tematami, nie znaleźliśmy zbyt wiele materiału w Polsce. Tak, znaleźliśmy dość dużo tekstów, nawet dramatów, czy tekstów, scenariuszy dokumentalnych, w Niemczech czy w krajach skandynawskich, natomiast w Polsce nie. To jest początek dopiero. Ja bym tylko dodał jeszcze może, że problem polega też chyba na tym, jeśli chodzi o polską sztukę, polski teatr, że poza takim zainteresowaniem kwestiami społecznymi, które się przejawia w tym, że pojawiają się pewne wątki, pewne tematy, w przedstawieniach, w jakichś realizacjach scenicznych, no to jest też poważnym wyzwaniem to, że pole sztuki w Polsce jest mocno sprekaryzowane po prostu, że mamy do czynienia z takim działaniem niesłychanie brutalnej postaci tych mechanizmów, o których pisze także Steinbeck, właśnie w tej sferze, którą opinia publiczna uznaje za właśnie wolną od takich ekonomicznych, to jest oczywiście taki mit bardzo, bardzo mieszczański, ale on w gruncie rzeczy bardzo mocno ugruntowuje te stosunki, prawda? Taką mocno sprekaryzowaną kondycję artystów, także artystów teatru. I wiele razy mieliśmy się okazję przekonać o tym, jak ta krytyka formowana za pośrednictwem sceny napotykała na rzeczywistość, która dotyczyła instytucjonalnego usytuowania teatru czy innych instytucji sztuki.
no i samej kondycji pracowniczej artystów, prawda? I to są jakby kwestie, które też pojawiają się w tej książce Jarosława Urbańskiego w prekariacie i walce klas. No bo one nam wskazują na tę grupę ludzi, których nazywamy prekariuszami. Dość jest takie popularne sformułowanie jakby definicji prekariatu, które łączy to pojawienie się tej grupy z takim kapitalizmem właśnie późnym, kapitalizmem wiedzy, z jakimś takim pojawieniem się klasy kreatywnej, która właśnie miałaby funkcjonować w takim reżimie elastyczności. W rzeczywistości twoja książka pokazuje, że to jest bardzo ograniczona perspektywa, że to jest znacznie szersza grupa społeczna. No i ja bym chciał się dowiedzieć w takim razie, czy prekariat to jest klasa, czy to jest jakaś nowa klasa, która nam się wyłania w dzisiejszym kapitalizmie w wyniku jego kryzysu i zarządzania tym kryzysem przez polityki neoliberalne. Czy też może... Znaczy, no, myślę, że dzisiejsza sztuka pokaże, że nie. Że, znaczy, w sensie, że to nie jest nowa. To znaczy w tym sensie, że podobne, jeżeli próbujemy odczytać na nowo Steinbecka i próbujemy po prostu odnaleźć tam współczesne wątki w jego jakby powieści, no to właśnie między innymi po to, żeby sobie uzmysłowić, że pewnego rodzaju mechanizmy, wręcz łudząco podobne sytuacje, interpretacje, procesy ekonomiczne miały miejsce w różnych momentach historycznych i że ten problem prekaryzacji klasy pracowniczej po prostu istniał od samego zarania kapitalizmu i to jest podstawowa jakby teza, że tak naprawdę kapitalizm zawsze potrzebuje segmentacji rynku pracy, można tak nazwać, czyli podzielenie go na kilka kategorii, na lepszą i gorszą, na rdzeń i na jakby takie peryferyjne obszary, z których czerpie dowoli i w momencie, kiedy to jest konieczne. Ja bym tu chciał nawiązać do tego stwierdzenia a propos PRL-u, bo czy istniała niepewność w PRL-u? Czy ten system był tak naprawdę stabilny, aż tak jak nam się wydawało? Bo ja też dużą część jakby pamiętam z tego, co było i też właściwie z naszej perspektywy by się wydawało, że to był taki system stabilny, ale czy on tak naprawdę był? Po pierwsze należałoby zapytać, jak długo on trwał. Czyli jeżeli odrzucimy te czasy powojenne stalinizmu, to wchodzimy w lata 50. i kiedy on trwał? Ile? 20 lat? 30 lat? Powiedzmy koniec prosperity, tak zwanej prosperity gierkowskiej, wstrząsanej ciągłymi wystąpieniami robotniczymi, czyli jakby jednak podważającymi tej tezy o jakby pewności, o stabilności tego systemu. Wchodzimy w początek lat 80., kiedy ten system absolutnie traci swoją stabilność. Co przestaje kosztować 10-50, ponieważ cały czas kosztował, zawsze kosztował 10-50, w latach 80. My postrzegamy, znaczy ta niepewność była po innej stronie właśnie, po stronie konsumpcji, a nie po stronie pracy, ale ona po prostu istniała i ona była oczywiście związana z pewnymi też tendencjami ekonomicznymi i czas chyba też może przestać PRL traktować jako coś kompletnie obok, jako takiego mitycznego punktu odniesienia, pozytywnego lub negatywnego, którego po prostu traktujemy jako taka kraina wyłączona spod tych procesów ekonomicznych, które trwały przecież setki lat. I PRL tutaj nie był niczym wyjątkowym. W PRL-u jako gospodarka, obowiązywała gospodarka ekstensywna, spowodowana i zniszczeniami wojennymi w pierwszej fazie i wieloma innymi też decyzjami politycznymi. A w takiej gospodarce jest konieczność jakby ustabilizowania i to ze względów gospodarczych, elit gospodarczych,
gospodarczych, było konieczność ustabilizowania klasy pracowników. Oni nie mogli być elastyczni, oni byli potrzebni, oni nie mogli wyjeżdżać za granicę, nigdzie emigrować za lepszą pracą, byli potrzebni tutaj na miejscu, dlatego granice były zamknięte, dlatego istniała taki model pracy od początku do końca w jednym zakładzie pracy. Oczywiście w wielu wypadkach zupełnie mityczny, bo w wielu wypadkach tak też się nie działo. Ludzie szukali ciągle pracy, były rejony bezrobocia, była tragiczna sytuacja przecież na wsi. Niestabilność chłoporobotników za czasów PRL-u w wielu regionach Polski wcale nie była takim czymś nienormalnym. Była czymś zupełnie normalnym, tylko że my o tym jakby teraz nie dyskutujemy, bo my patrzymy na PRL przez pryzmat jakby wielkoprzemysłowej klasy robotniczej ulokowanej w Warszawie, w Poznaniu, w Trójmieście, czy gdzieś na Górnym Śląsku. A co się działo na białostockiej wsi? Czy ta wieś była stabilna? Ja mówiąc szczerze, nie wiem, bo mi się wydaje, że niekoniecznie była stabilna, a już na pewno nie była jakoś szczególnie dowartościowywana i tak dalej. No i ten system właściwie już ulega rozkładowi bardzo wcześnie. On trwał bardzo krótko, jeżeli w ogóle mówimy o stabilizacji. Jaki był najważniejszy sektor i najważniejsza grupa pracowników PRL-u? No stoczniowcy. No choćby to, że w latach 70. strajk stoczniowców, w latach 80. strajk stoczniowców, w 56. Cegielski, który produkuje potem silniki okrętowe jako sztandarowy swój produkt, no też jakby nawiązuje do tego pewnej kategorii grupy osób. Najważniejszy przemysł stoczniowy, ulokowany gdzie? No w Gdańsku, w Szczecinie, okno na świat polski, tak? Gdzie to wszystkie te produkty, a przede wszystkim polski węgiel, to następna grupa, górnicy, był eksportowany i tak dalej, i tak dalej. I ten przemysł zanika. Dzisiaj już go nie ma, tak? On jeszcze 10 lat temu jako tako funkcjonował, jakieś jeszcze resztki jego funkcjonowały. Dzisiaj, umówmy się, w zasadzie przemysłu stoczniowego w Polsce nie ma. Został kompletnie rozmontowany. I z różnych przyczyn. I teraz jest pytanie, kiedy to się zaczęło? Czy to się zaczęło od 89 roku? Nie. To się zaczęło już w latach 80., a pewne rodzaje symptomy już były w latach 70. Szczyt produkcji silników okrętowych w zakładach Cegielskiego przypada na połowę lat 70. Dlaczego o tym mówię? Bo to nie jest tak, że ten system PRL-owski był włączony. On sam jakby po tej początkowej fazie koniecznego jakby takiego usztywnienia zaczął sam ewoluować. Znaczy to były procesy, które się nie dało jakby moim zdaniem do końca uniknąć. A dzisiaj w każdym razie się przez ten pryzmat na to nie patrzy. Zatem nie widziałbym tak tą sytuację jakby pracowników również nawet w PRL-u jako taką bezwarunkowo, jako stabilną. Nie, ona wcale taka stabilna nie była. Ona była po prostu inna. Inaczej należałoby ją analizować. Ale jeszcze tutaj krótko, żeśmy też rozmawiali przed tym spotkaniem, właśnie żeby jeszcze pokazać, że to nie jest jakby taka nowa sytuacja, jeżeli chodzi o tam destabilizację zatrudnienia, to mi się od razu nasunęło, jak żeśmy zaczęli na ten temat rozmawiać, ta sytuacja związana z pracownikami, też pracownikami najemnymi na wsi, robotnikami rolnymi zaraz po I wojnie światowej w Wielkopolsce, gdzie istniała gigantyczna grupa robotników rolnych wcześniej, przed I wojną światową, pozbawiona jakichkolwiek praw. Mieli prawo do organizowania się w związki zawodowe, nie mieli prawa do strajku i szereg innych byli poddani ograniczeniom. I to też była grupa, która dopiero po I wojnie światowej zorganizowała się w gigantyczny ruch protestu. Było wiele ofiar. O tym się w ogóle nie mówi. Tak naprawdę ta koncepcja jest jakby, znaczy ten wątek z historii jest kompletnie jakby wyrzucony. Znaczy on nawet nie doczekał się takich jakby szczególnej uwagi w historiografii PRL-owskiej, a już szczególnie po 89 roku. I tutaj znalazł też swoje odbicie w takim wątku też literackim w pamiętnikach Jakuba Wojciechowskiego, który napisał na jeden z konkursów socjologicznych taki jeden z tomów swoich wspomnień jako robotnika właśnie, syna robotnika i robotnicy rolnej
i sam jako robotnik rolny jakby opisuje te stosunki, całą swoją migrację też do Niemiec za pracą, jego powrót do Polski, cały czas opisuje właśnie tak, jak on wygląda. I tam można wiele tych wątków, które i tutaj u Sztambeka występują, można tutaj wyraźnie je jakby też zauważyć, że ta grupa robotników rolnych, to zresztą charakterystyczne, że wracamy też do tego w ogóle wątku wsi, ekonomii w ogóle wiejskiej, rolnictwa, co też w jakiś czas w ogóle było to, no nie był to temat, który był bardzo nośny. I właśnie ten, szczególnie, bo napisał dwa tomy Wojciechowski, ale ten pierwszy tom dotyczący właśnie tego jego wcześniejszego okresu życia jest bardzo interesujący. On w okresie międzywojennym doczekał się takiej też nobilitacji literackiej. Wojciechowski był tam jakoś doceniony, te jego pamiętniki zostały wydane, chociaż tak naprawdę pierwszy tom napisał jako półanalfabeta. Kilka lat trwało odszyfrowanie jego pisma, jego jakby też w ogóle napisania trochę jakby od nowa, odszyfrowania, co dokonał socjolog Józef Hałasiński. I to też jest jakby pokazanie, że również w tamtym okresie była cała grupa właśnie robotników rolnych, którzy się rekrutowali do prac nie tylko na roli, ale nie tylko w przemyśle folwarcznym tak zwanym, ale też również migrowali do miast, stanowili też często taką podstawę niezadowolenia, różnego rodzaju ruchów pracowniczych miejskich. Krótko mówiąc, odpowiadając na to pytanie, można z całą pewnością stwierdzić, że prekariat nie jest czym nowym, natomiast używamy dzisiaj tego słowa, ja myślę, że jest celowe użycie właśnie po to, żeby wrócić do tej dyskusji, żeby ponownie zapytać o to, w jakiej kondycji się znajdujemy jako pracownicy, jak te procesy przebiegały, skąd one się wzięły, jak głęboko one sięgają wstecz i jak ta walka i sytuacja pracowników wyglądała wielokrotnie w przeszłości. I w żadnej mierze nie można tego łączyć z żadną tak zwaną klasą kreatywną czy z pracownikami sektora niematerialnego, tylko i wyłącznie takie nasze skojarzenia wynikają z takiego trochę antropocentrycznego podejścia. Ono wynika raczej z podziału, międzynarodowego podziału pracy, że dzisiaj tych miejsc teoretycznie, które by się wydawały, bardziej są związane z pracą niematerialną. Więcej jest w Europie i w Ameryce Północnej. Natomiast ta praca typowo fizyczna została wyeksportowana, chociaż to też nie do końca, to też nie jest jakby kompletna reguła, została wyeksportowana właśnie do krajów południowych, do Chin, do Bangladeszu, do Indii i że tam jakby głównie pracuje się fizycznie. Tej pracy fizycznej nie ubyło nawet stale globalnej, ale jej wręcz przybyło. Ale i tak można powiedzieć, że jakby konsekwencją tego było, tej tendencji, o której tutaj mówię, że ta praca, nazwijmy to intelektualna, niematerialna, artystyczna, kreatywna, uległa też sprekaryzowaniu. To znaczy, że stała, że najlepszy, albo takiej nawet fordyzacji czy postfordyzacji, znaczy polegają nawet na tym, że jak teraz w niektórych uczelniach zaczęły obowiązywać karty zegarowe dla pracowników naukowych, muszą to odbijać, czyli to jest taka symboliczna rzecz, to jest taka kwestia, która kiedyś obowiązywała wszystkich pracowników właśnie wielkoprzemysłowej klasy robotniczej, pracujących w dużych zakładach pracy, zaczyna obowiązywać wręcz powszechnie. To tylko oznacza, że we współczesnym kapitalizmie nikt nie może uciec od tych procesów prekaryjnych i nie może do nich podchodzić jakby obojętnie. Nie może mieć nadzieję, że zajmując jakąś konkretną pozycję w strukturze społeczno-zawodowej, jest zdolny uniknąć tej prekaryzacji. I ostatnie zdanie, to i tak jak robiąc badania socjologiczne i gdyby to analizować, to zawsze sprekaryzowane bardziej będą te grupy społeczno-zawodowe, które są najniżej usytuowane, są o wiele bardziej sprekaryzowane. To jest też pewien, bo to jest następny inny mit, że ci osoby właśnie z klasy kreatywnej, zarządzającej, z kadry kierowniczej po prostu są często, też nie mają stabilnego zatrudnienia i że na przykład, że nie narzekają albo, że to tak musi być. To nie jest prawda. Tak? Znaczy, większość specjalistów z wyższym wykształceniem tak naprawdę pracuje na etatach, a tylko jakaś część nie ma tych etatów. Natomiast na przykład już kiedybyśmy zapytali bezrobotnych
o ich ostatnie zatrudnienie, to często, dużo częściej, niewspółmiernie częściej odpowiedzą, że to było właśnie zatrudnienie na niestabilnych warunkach pracy, bo ponieważ na żadnych innych oni już takiego zatrudnienia nie znajdą. Wychodząc z bezrobocia musimy przejść przez cały cykl sprekaryzowanych prac, żeby w ogóle wrócić do stabilnego zatrudnienia, jeżeli to w ogóle jest możliwe, bo w wielu zawodach, dla wielu grup społecznych, które raz już wypadły z pewnego właśnie segmentu rynku pracy, już nie z tego, załóżmy, że wypadły z tego stabilnego segmentu rynku pracy, one już nigdy nie mają szansy powrócić. Są po prostu zbyt duże bariery formalne i też społeczne, ekonomiczne w kapitalizmie, żeby to było możliwe. A mam takie pytanie w takim razie, jakie są konsekwencje polityczne prekaryzacji, niepewności, szerzenia się niepewności zatrudnienia? To możemy w Polsce jakoś tam obserwować, chociażby biorąc pod uwagę to, w jaki sposób określano karierę partii Pawła Kukiza w ostatnich miesiącach. W trakcie kampanii wyborczej pojawiały się takie sformułowania, że jest to partia prekariatu. W podobny sposób określano też partię Razem, co może było troszkę milsze dla ucha i oka. Natomiast no, to są dwa zupełnie sprzeczne ze sobą projekty polityczne. Jeden radykalnie, ekstremistycznie prawicowy, drugi taki powiedzmy konsekwentnie socjaldemokratyczny, pierwszy lewicowy projekt polityczny w Polsce po 1989 roku na taką skalę, który zaistniał w ogóle. Obydwie te organizacje były mianowane no, takimi właśnie partiami, które zostały wyniesione w jakiś sposób przez prekariuszy, przez prekaryzowanych pracowników. To jest raz i to jest jedno pytanie, więc jakie są konsekwencje polityczne? No bo z tego, co się dzieje w Polsce, wynika, że mogą być bardzo rozbieżne, bardzo sprzeczne ze sobą. No i drugie z tym związana kwestia to jak, czy pracownicy, czy ludzie, którzy są wyrzuceni z tego takiego właśnie stabilnego reżimu zatrudnienia, pozbawieni praw pracowniczych, którzy nie są w stanie korzystać ze swojej pozycji pracownika do rewindykowania swoich podstawowych praw, tudzież aspiracji, potrzeb wobec pracodawcy, czy oni w ogóle są w stanie się organizować i jak to jest możliwe. Ponieważ w książce Steinbecka znajdujemy takie zarysy takiej organizacji, znajdujemy przykłady takiej organizacji bardzo spontanicznej, która gdzieś tam się wyłania w tak zupełnie ekstremalnie nieprzyjaznych okolicznościach dla ludzi, którzy doświadczają tego kryzysu, dla bohaterów Gron Gniewu. No i co więcej, w tej książce nawet można powiedzieć, że autor rysuje jakiś taki szkic alternatywnego społeczeństwa, które się właśnie wyłania wśród tych zepchniętych na samo dno oklaków, tak? czyli właśnie mieszkańców Oklahomy zmuszonych do migracji w poszukiwaniu źródła utrzymania. To są dwie kwestie. Jedna. Znaczy, no, zacznę od tej drugiej, bo może krócej mi się uda to. Znaczy, to oczywiście, znaczy, tutaj też żeśmy chwilę. To było pytanie oczywiście do trzech osób. Aha, myślałem, że do mnie. To ja może to. To mam tak, czy. Na początek. No mi się wydaje, że przede wszystkim to jest właśnie taka kwestia, że różne grupy pracownicze po prostu w różny sposób się organizują i że pewnego rodzaju wizja walki, taką jaką my mamy na temat pracowników, właśnie też pochodzi, to też żeśmy chwilę rozmawiali przed tym spotkaniem, że to też pochodzi z takich, może nawet można powiedzieć, że literackich jakichś takich zapożyczeń. Czyli mamy tą wizję tego strajku generalnego, zakładu pracy, gdzie wszyscy robotnicy porzucają pracę, zostają na miejscu, siadają na stołówce i czekają, aż przyjedzie premier, który podpisze z nimi porozumienia. No teraz tak strajk nie wygląda. Właściwie strajk generalnie tak nie wygląda. To znaczy historycznie rzecz biorąc strajk tak nie wygląda. Strajk raczej wygląda tak, jak to się opisuje w przypadku pracowników rolnych u Steinbecka, że to jest jakaś z definicji już często skazana z góry na przegrana walka taka partyzancka, która przynosi więcej korzyści dla tych, którzy często nie biorą w niej
udziału niż dla tych, którzy biorą w niej udział i tak dalej, i tak dalej. Także to jest jakby też takie nasze wyobrażenia, czym jest strajk i zdolności do organizowania. Ludzie, oczywiście pracownicy rolni, którzy w historii, w analizach historycznych, w analizach politologicznych zawsze uchodzili, chłoporobotnicy, zawsze uchodzili za grupę najgorzej zorganizowaną, najtrudniej do zorganizowania i najtrudniej im prowadzić walkę, a właśnie nawiązując do Jakuba Wojciechowskiego i nawiązując do na przykład I wojny światowej i potem co się stało, to właśnie w Wielkopolsce ci robotnicy rolni potrafili, dzięki działaczom związkowym co prawda, przybyłym trochę z zewnątrz, ale potrafili się zorganizować, dosłownie w ciągu kilku miesięcy stworzyć wielki ruch zawodowy, liczący w ciągu kilku miesięcy 120 tysięcy osób i przeprowadzić kilka fal strajków generalnych na wsi wielkopolskiej, które przyniosły różne rezultaty, ale też przyniosły też, mówię, że częściowo też pozytywne, czyli na przykład jakieś umowy taryfowe, które pozwoliły w ogóle tym ludziom jako tako po prostu funkcjonować ekonomicznie. Czyli krótko mówiąc, zawsze ta organizacja jakby jest możliwa, tylko że ona po prostu, musimy się jakby oderwać od takich naszych właśnie wyobrażeń. Współcześnie też te walki pracownicze prekariatu są prowadzone i to często na dużą skalę, ale być może one nie są właśnie tego tak właśnie skonstruowane, jak my sobie wyobrażamy, że powinny być skonstruowane. Znaczy ci pracownicy sprekaryzowani, nieprzywiązani do konkretnych zakładów pracy, a nawet do konkretnych miejsc, w sensie miejscowości, tylko właśnie ciągle migrujących, ich jakby formy strajku mogą przybrać zupełnie nieoczekiwaną formę. Jedną z tych form jest po prostu porzucanie pracy. Czyli, że zamiast okupować dany zakład pracy, po prostu wszyscy nagle się zwalniają. Ja miałem taki przykład z działalności związkowej, kiedy była grupa spawaczy, którzy nie mogli w jakiejś niezbyt dużej firmie utrzymać odpowiedniego wynagrodzenia. Wszyscy złożyli wypowiedzenia, a ponieważ byli zatrudnieni na umowę na czas określony i okres wypowiedzenia był bardzo krótki, to właściwie nie stanęli w ogóle do pracy, co doprowadziło do tego, że pracodawca podjął negocjacje z niektórymi z nich i zmuszony był im wypłacić 30% podwyżkę płac. Nagle się okazało, że ta ich sytuacja jakby sprekaryzowana, niepewności, niestabilności stanowi jakby też zagrożenie, siłę, a z jednej strony dla nich siłę, a z drugiej strony zagrożenie dla tego przedsiębiorcy, który sądził, że ta niestabilność będzie jakby takim jego glejtem do końca świata, że on będzie mógł korzystać za każdym razem z taniej i nie roszczeniowej, jak to się często mówi, siły robotniczej. Oczywiście okazuje się, że nie, że pracownicy potrafią się zorganizować. Jeszcze, jeżeli chodzi o kwestię, że Razem i Kukiz odwołują się, znaczy to są oczywiście dwa różne, w ogóle różne, to są różne projekty polityczne, różna mentalność, myślę, że jakieś różne nadzieje, w ogóle wiele rzeczy jest tutaj różnych, ale tym, czym jest, co ich łączy, znaczy co oba grupowania łączy, to jest właśnie to, że odwołują się do takiego samego jakby elektoratu, do tej samej grupy, czyli zawiedzonych tych osób, których przez 25 lat obiecywano, że będą, że to są normalne jakby sytuacja, jaką my jesteśmy, że właśnie, że jest ta normalność i że to niby jest ta normalność w ich zatrudnieniu i że oni będą ciągle awansować. To znaczy, moim zdaniem to jest taka sytuacja, że na Kukiza, czy w ogóle na prawicę, czy na skrajną prawicę, tak głównie głosuje zawiedziony prekariat. To znaczy ten, którym obiecano im taką dosyć łatwą, szybką i pewien awans do jakby klasy średniej, a okazuje się, że tego awansu nigdy nie będzie. Właśnie zawiedziona klasa średnia, ci, którzy kupili ten mit. No tak, ale kupili ten mit też synowie i córki chłoporobotników, którzy poszli na studia, nieraz skończyli po dwa fakultety, a kończą na lewozmywakach w Londynie. I to im się nie podoba. I trudno im odmówić racji, że im się to nie podoba. To znaczy są same już badania socjologiczne od kilku lat powtarzane, które dowodzą, że nie następuje żadna zmiana w strukturze społeczno-zawodowej. Ona jest po prostu
prostu stabilna, a to oznacza, że całe grupy społeczne nie awansują w górę i nie mają szans na ten awans. Mogą próbować poprzez migrację polepszyć swoją sytuację ekonomiczną, ale kosztem deprecjonowania swojej pozycji społeczno-zawodowej. Czyli mogę zacząć doktorat w Polsce, ale jak chcę mieć pieniądze, muszę wyjechać do Londynu, gdzie nie tylko nie skończę, oczywiście w sensie statystycznym, bo są wyjątki, żadnego doktoratu, ale że będę musiał wszystko zacząć od nowa, zaczynając od pracy na zlewozmywaku. Natomiast jeżeli chodzi o partię Razem, to to odwołuje się moim zdaniem do podobnego elektoratu, tylko jakby narracja jest jakby inna, to znaczy mówiąca o tym, że nie możemy teraz zamknąć granic i odwołać się do państwa narodowego i że powrót do państwa narodowego nagle uzdrowi ten stan rzeczy i nagle to naród będzie tą kolebką stabilności, bo on nie będzie, bo już w takich warunkach, w jakich funkcjonuje gospodarka kapitalistyczna, on już na pewno nie będzie żadną kolebką stabilności, tylko właśnie trzeba inaczej to wszystko jakby poukładać. Znaczy, dlatego trzeba patrzeć przez pryzmat migracji, uchodźstwa, nie to, kto do nas przybywa, czy do Europy do nas przybywa, ale też patrzeć na to, że 2 miliony Polaków i Polek pracuje poza Polską. I co będzie, jeżeli te same hasła antyimigrackie przestaną ograniczać się tylko do ludzi o śniadej cerze skóry, a w ogóle do każdej obcej nacji, obojętnie na karnację skóry. I co będzie, jeżeli wszyscy Polacy będą musieli zmuszeni powrócić do Polski. To by oznaczało, że bezrobocie z dnia na dzień skoczyłoby dzisiaj gdzieś od 30 do 35%, a tego by oczywiście ten system w ogóle nie wytrzymał. Część Polaków akurat na Zachodzie, pewnie też głosując na Kukiza, wyobraża sobie, że jeżeli oni jako osoby o białej karnacji skóry pozamykają granice dla obcych uchodźców, to w tym momencie po prostu chronią swoją własną, jakby uprzywilejowaną w tamtych społeczeństwach pozycję, obojętnie jaka ona była. Nawet kiedy chodzi o konkurencję, o pracę przy wlewozmywaku, no to są po prostu procesy, które do tej pory jakby polska młodzież, bo tak naprawdę do tego, czy polska młodzież, można powiedzieć, że jeżeli przyznamy, tak jak to było w PRL-ze, do 35 roku życia, to mówimy o młodzieży, to można powiedzieć, że polska młodzież do tego, ani rodzice tej młodzieży do tej pory takich jakby scenariuszy nie brali pod uwagę. No ale jednak, i to już jest pytanie nie do Jarka, mamy do czynienia ewidentnie z taką zbieżnością. Z jednej strony ten stopień destabilizacji stosunków pracy, także innych form życia społecznego narasta. Ten kryzys, który zaczął się w 2007-2008 roku, mocno to przyspieszył. No a z drugiej strony odpowiedzią polityczną na to nie jest wzlot, przynajmniej w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, nie jest wzlot ugrupowań, które miałyby jakiś taki projekt równościowy w centrum swojej uwagi, no, ale właśnie wzlot takich projektów jak Kukiza, znaczy po prostu mniej lub bardziej konserwatywnej lub skrajnej prawicy, prawda? Obserwujemy to przesunięcie i na Węgrzech, i na Słowacji, w Polsce w ciągu ostatnich lat. Obserwujemy też w Polsce szczególnie przejęcie języka protestu, ale także różnych form protestu, szczególnie tych ulicznych form. To się ostatnio zmieniło w związku z protestami KOD-u przeciwko rządom PiS-u, ale przez kilka ładnych lat ulice polskie i wszystkie przejawy niezgody na istniejące stosunki ewidentnie były zmonopolizowane przez symbolikę, przez organizację, przez dyskurs mniej lub bardziej prawicowy. I to ewidentnie jakoś współgrało z tą tendencją do prekaryzowania różnych dziedzin życia. Ale to się bezpośrednio wiąże z tym, o czym mówił później więcej Paweł, o projekcie tożsamościowym, który w Polsce jest tak niesłychanie ważny. On jest oparty, czy odwołuje się do języka symbolicznego. Język symboliczny, jak język siły tak naprawdę i siły dumy narodowej przemawia do... Właśnie nie wiem do kogo, jak miałabym powiedzieć, do elektoratu. Może do tych po prostu, którzy nie mają już możliwości odwołania się do, nie wiem, do siły płynącej z ich miejsca pracy, prawda?
Skarb się przemawia do nich niewątpliwie bardziej, albo może jest to jedyny głos, który do nich naprawdę przemawia, ale przemawia bardziej niż na przykład nieistniejący tak naprawdę w Polsce projekt Solidarności Społecznej. Znaczy jakby to, w jaki sposób udało nam się wspaniale zmarnować kapitał społeczny, jaki tkwił w pojęciu i w haśle Solidarności, to jest jedna z niesłychanych, myślę, takich zaniedbań, to mało powiedziane. Innymi słowy, ja chciałam jeszcze tylko powiedzieć, bo tutaj siedzę na wprost cytatu z powieści, jak rozumiem także z przedstawienia, fermentowały w nich pierwsze zaczątki gniewu. No, ten gniew może obrócić się w siłę tylko, jeżeli będzie wiązała się z nim, czy będzie szła, że będą to tak naprawdę także zaczątki Solidarności. I takie zaczątki w powieści, nie wiem czy w przedstawieniu też, się pojawiają. One są taką właściwie jedyną optymistycznym akcentem, które u Steinbecka istnieją, ale one się rozgrywają wyłącznie na poziomie międzyludzkim, na poziomie takim absolutnie prymarnym i elementarnym. Wtedy, kiedy jest mowa, kiedy pojawia się hasło, to nie zbierajmy tych brzoskwiń, to odmówmy pracy, one zgniją, więc oni będą musieli nam zapłacić więcej, to trafia w próżnię. Tak, ja bym chyba jeszcze zwrócił uwagę na jeden wątek tej powieści, który łączy się też z tematem, gorącym, istotnym tematem ostatnich miesięcy, a mianowicie z tematyką uchodźców, uchodźstwa. To jest ta wędrówka rodziny Jodów na zachód, jest bardzo często też przez samego Steinbecka określana jako uchodźstwo. Tam o szosie 66 mówi się, szosą 66 płynęła rzeka uchodźców. Tak, uchodźcy podróżujący przez te tysiąc ileś tam kilometrów. Jednocześnie ten temat uchodźców jest bardzo mocno powiązany z ekonomią. To znaczy nie jest to przyczyny tego, nawet jeśli pierwotną przyczyną była susza i jałowienie ziemi, to wiadomo, że chodzi również o czynniki ekonomiczne, które do tego doprowadziły. To mi się wydaje też bardzo istotne ze względu na debatę, która w Polsce się toczyła, gdzie przyczyny fali migracyjnych czy fali uchodźców raczej dopatrywano się w zdarzeniach, w jakichś dramatycznych zdarzeniach naturalnych albo konfliktach. Dużo łatwiej jest nam powiedzieć, że fala uchodźców jest spowodowana konfliktem wojennym czy wojną. Dużo trudniej jest rozpoznać te przyczyny ekonomiczne. Wojna w Syrii rozpoczęła się od suszy, od wieloletniej suszy, która chyba pięcioletniej, która przez 5 lat pustoszyła po prostu środkową część Syrii i spowodowała falę migracyjną na wybrzeże Morza Śródziemnego, co z kolei doprowadziło też do napięć i do konfliktów społecznych. Susza spowodowała również to, że Syria z eksportera żywności stała się jej importerem, czyli zmieniła całkowicie panujące wewnątrz tego kraju reguły. Łatwiej nam, jakby nie zauważając jakby wpływu kapitalizmu czy reguł ekonomicznych, które ten system wprowadza, traktujemy tego typu zdarzenia jako raczej, w cudzysłowie mówiąc, dopust Boży albo zdarzenie losowe, a nie jako element trwającego procesu. Dzięki Steinbeckowi też dowiadujemy się, czy jakby widzimy, mamy inną perspektywę na tego typu kwestie. Chciałbym o tym też powiedzieć, dlatego że wydaje mi się, że ten temat uchodźców też w kontekście teatralnym, nie tylko mam na myśli
działania naszego teatru, ale w ogóle teatru w ostatnich, polskiego teatru w ostatnich tygodniach czy miesiącach, że ten temat jest wart wspomnienia. Za miesiąc, w lutym, będziemy mieli premierę spektaklu, który reżyseruje Bartek Frąckowiak, którego tytuł brzmi Granice i który dotyczy innego aspektu migracji czy też uchodźstwa, a mianowicie pewnej polityki, która reguluje napływ ludzi czy ruchy migracyjne zarówno w Europie, jak i w ogóle. Więc chcę pokazać połączenie pomiędzy Steinbeckiem a współczesnymi tendencjami. Jednocześnie zwracając uwagę na dwie strony tego samego procesu. To znaczy jakby ekonomię, migrację. Ja bym dodał do tego jeszcze, że tak, żeby postawić kropkę nad i, jeśli chodzi o Syrię, ale też Afrykę i subsaharyjską i północną, no to zanim było te 5 lat suszy w Syrii, Syria przeszła bardzo gruntowną terapię wstrząsową podczas rządów schyłkowego Hafiza al-Assada, ojca Bashara, obecnego dyktatora, prezydenta. I zarządów także pierwszych lat rządów Bashara. To był kraj, który w związku z przeprowadzaniem bardzo brutalnych reform rynkowych, prywatyzacją, czyli roztrwonieniem jakby tego wszystkiego, co w latach 60. nazywało się socjalizmem arabskim, co w pewnych szczątkowej postaci, ale jeszcze istniało na początku XXI wieku. No ten kraj był bardzo mocno chwalony przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy jako taka gospodarka, która była bardzo obiecująca, miała szansę stać się jakimś rodzajem blisko wschodniego tygrysa i nawet zdarzali się tacy komentatorzy, którzy w te tony uderzali. No w dużej mierze to właśnie doprowadziło do tej rynkowe mechanizmy, które zostały narzucone rolnictwu, też doprowadziły tam do tej suszy. To też trzeba o tym pamiętać. Podobnie jak jest z mechanizmami, które prowadzą do, które wypychają na szlaki migracyjne ludzi w Afryce subsaharyjskiej czy Afryce, czy strefie Sahelu. No tam także mamy do czynienia z sytuacją, w której lokalne rolnictwo zostało powalone w wyniku zliberalizowania rynku produktów rolnych w latach 80., 90., 2000. To jeszcze w czasach dominacji Banku Światowego i MFW w ramach tak zwanych programów dostosowania strukturalnego narzucanych krajom zadłużonym, całym krajom, nie rodzinom, ale całym zadłużonym krajom w latach 80. No mamy właściwie, tak porównując to ze Steinbeckiem, mamy do czynienia z nieustannym zwiększaniem się skali tych zjawisk, o których on mówi w takiej perspektywie dotyczącej małych społeczności, większych rodzin. Dzisiaj mówimy o całych krajach, które doświadczają czegoś takiego, co on opisuje, ewentualnie całych regionach, całych kontynentach. No i dokładnie coś takiego wydarzyło się w latach 80. w Afryce subsaharyjskiej na przykład, także w Ameryce Łacińskiej. Kraje złapane w pętle zadłużenia zostały zmuszone do przeprowadzenia serii reform rynkowych, polegających między innymi na otwarciu swoich granic przed konkurencyjną produkcją rolną z krajów bogatej północy, krajów, które te produkcje dotowały bardzo mocno, a zarazem w ramach tych porozumień liberalizujących wymianę krajom globalnego południa zabroniono dotowania swojej produkcji. No w oczywisty sposób to doprowadziło najpierw do zlikwidowania lokalnej produkcji rolnej, a później do narzucenia lokalnym konsumentom cen globalnych, dostosowanych do wymogów globalnego rynku, który także jest elementem dzisiaj gry finansowej, bo kontrakty terminowe na dostawę zbóż na przykład, to jest jeden z takich bardziej pewnych papierów wartościowych w tych trudnych dla finansistów czasach, w jakich dzisiaj żyjemy. No i to prowadzi do tego, że klęska głodu w krajach, w których półki uginają się od jedzenia, półki z supermarketów, od jedzenia importowanego z krajów bogatych, jest czymś zupełnie
oczywistym i dzisiaj klęski głodu już dotyczą nie tylko poszczególnych krajów czy regionów, ale w 2008 roku mieliśmy do czynienia z globalną, pierwszą globalną klęską głodu, kiedy w ciągu kilkunastu miesięcy ponad 100 milionów dodatkowych ludzi zasiliło ponad prawie miliardową rzeszę osób, które głodują w skali właśnie globalnej. No i to był jeden też z mechanizmów, który napędzał falę migracyjną. One, tego rodzaju mechanizmy działające w dłuższej perspektywie, na dłuższą metę, nieustannie wypychają ludzi na ścieżki migracyjne. I to są rolnicy, którzy muszą opuszczać swoje gospodarstwa gdzieś w Etiopii czy w Kongo po to, żeby szukać szczęścia w slumsach wielkich miast. No, a potem niektórzy z nich usiłują się dostać albo do Europy, albo w znacznie większym stopniu do Afryki Południowej. No, to jest taki ekskurs, który tutaj wydał mi się sensowny, bo rzeczywiście to, o czym pisze Steinbeck, dzisiaj daje się odczytać, tyle że właśnie na skalę planetarną już zupełnie. Może ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie, bo tak się rozgadaliśmy. Jest okazja porozmawiać z reżyserem. Czyjaś ręka jest w górze. Mam do Państwa pytanie odnośnie tych klas. Jeszcze powtórzę trochę za panem Przemkiem Wielgoszem pytanie o to, czy prekariat to jest klasa i jaka to klasa, dlatego że ja mam problem z nazwaniem prekariatu klasą, dlatego że trudno się samoidentyfikować z prekariatem. To znaczy poza niewielką jednak w skali całości, całego społeczeństwa grupą aktywistów, którzy mówią o tym, o problemach pracowniczych, stosunkach pracy, również wśród grup ludzi, którzy działają w sektorach kreatywnych, którzy nie mają, niektórzy z nich przynajmniej, problemu z powiedzeniem, że należą do prekariatu. Mi wydaje się, że należę do prekariatu, mimo że mam umowę o pracę, natomiast mam wrażenie niepewności pewnej, w jakiej funkcjonuję. Natomiast mam wrażenie też, że prekariat dotyczy bardzo wielu ludzi o różnym statusie społecznym. W związku z tym, czy możemy mówić o jednej zwartej klasie? Jeżeli tak, to czy ta prekarna nowoczesność, trawestując trochę płynną nowoczesność Baumana, ma potencjał jakiś na zmianę w społeczeństwie? Jeżeli mamy tą samoświadomość prekarną, to czy jesteśmy w stanie coś zmienić? Chciałem tego uniknąć. Znaczy, trzeba może zacząć od tego, że od też pewnego mitu. To znaczy, istnieje pewien mit. On się też jakby trochę, to jest też po takiej historiografii perelowskiej, po filozofii też perelowskiej, że klasa robotnicza jest pewnym monolitem. To znaczy, że ona jest bardzo zunifikowana, jest jednorodna. Oczywiście tak rozumiana klasa robotnicza, z reguły pod takim szyldem występowali wielkoprzemysłowi robotnicy i właśnie sztocznowcy, górnicy, szwaczki z Łodzi. To była po prostu klasa robotnicza i każdy mniej więcej wiedział, o kogo chodzi. I generalnie rzecz biorąc, gro również lewicowej, tak ogólnie rzecz biorąc, historiografii czy w ogóle narracji, mówiło o tym, że ta klasa po prostu jest jakby jednorodna. To miało oczywiście, już nie będę teraz wnikać, miało to też jakieś takie tendencje polityczne, żeby właśnie próbować szukać tego wspólnego jakby mianownika, solidarności i tak dalej. Tak naprawdę klasa robotnicza w sensie socjologicznym zawsze była, jest i prawdopodobnie będzie głęboko między sobą podzielona. Te różnice są bardzo konkretne, to znaczy to mogą i one, to właśnie to się też o wątek jakby tożsamościowy ociera, to znaczy to są różnice między płcią na przykład. Kobiety i mężczyźni w różnych okresach zajmowali bardzo różne pozycje w strukturze społeczno-zawodowej w kapitalizmie, tak? Czyli na przykład w pierwszym okresie we wiodącym i takim jakby też sztandarowym jakby przemyśle włókienniczym pracowali głównie mężczyźni, a dzisiaj nam się wydaje, że to zawsze były szwaczki. To nie jest prawda. To potem właśnie zatrudniono szwaczki, co też wiązało się z pewnymi nowościami technologicznymi, ponieważ kobiety były gorzej opłacane.
i tak dalej, i tak dalej. To następnym, który nam się wiąże z kwestiami uchodźczymi, no to właśnie są te problemy podziału wewnątrz klasy robotniczej, takiej rozumianej ogólnie, narodowościowe i etniczne. Kapitalizm zawsze posługiwał się tymi różnicami, żeby właśnie nie doprowadzić do jakby solidarności między ludźmi, między pracownikami, żeby nie prowadziły oni, żeby czuli między sobą konkurencję, a nie żeby próbowali się zorganizować jakiś jednolity ruch polityczny czy społeczno-polityczny. Już w latach 60. czy 70. na Zachodzie odsetek osób obcego pochodzenia, tak to nazwijmy, wśród klasy robotniczej był bardzo duży. 10-20% nawet procent w Szwajcarii, 10 na przykład w Niemczech. No przecież w Niemczech cała klasa gastarbeiterów. Czy to była odrębna klasa? I tak, i nie. Turcy, Polacy, Jugosłowianie wtedy, tak? Było wiele też takich literackich, można znaleźć, odniesień do problemu gastarbeiterów niemieckich, tak? I do ich jakby usytuowania w gospodarce kapitalistycznej, takiej do gospodarce dobrobytu, właśnie niby by się wydawało stabilny, a tu dla szeregu Jugosłowian ówczesnych to wcale nie była gospodarka stabilna. Dla Kurdów, dla Turków też to nie była gospodarka stabilna. Oni cały czas byli prekariuszami, ale wtedy tak się nie mówiło. Czy prekariusze są osobną klasą robotniczą? Można powiedzieć i tak, i nie. Znaczy kiedyś mówiono, kiedyś robotnicy nie chcieli się przyznawać do tego, że są proletariuszami. Proletariat to był też jakby słowo użyte przez pewnego rodzaju filozofów, działaczy społecznych, myślicieli społecznych, którzy chcieli powiedzieć, tak jak Marx, że to było, można polemizować właśnie z Marksem, że siły ekonomii kapitalistycznej dążą do unifikacji klasy robotniczej, że nieważne są nasze różnice narodowościowe, płciowe i każde inne, właśnie tożsamościowe, że wszyscy mamy tą samą tożsamość, tożsamość robotniczą, wszyscy jesteśmy proletariuszami. Okazało się, że tak socjologicznie niekoniecznie wszyscy jesteśmy. Jest to taka pewna gra, pewna taka polityczna gra między tym, czy mamy powiedzieć, że prekariat jest już klasą, czy nie jest. I w sensie socjologicznym to bym powiedział tak, że jest segmentem klasy robotniczej, że klasa robotnicza jest czymś, są to pracownicy najemni i dają się zdefiniować bardziej ogólnie. Jest na pewno segmentem, pewnym segmentem klasy robotniczej. W sensie politycznym mógłbym powiedzieć być może prekariat będzie tym, czym kiedyś był proletariat, czyli będzie nowym pojęciem, pojęciem, który nada tożsamość naszym walkom. Obojętnie, czy ktoś jest pracownikiem agencji reklamowej, aktorem teatru w Bydgoszczy, czy szwaczką z Bangladeszu, że wszyscy będą się poczuli przynależni do tego samego ruchu protestu społecznego i do tego samego ruchu pracowniczego, który walczy o eliminację jakby kontroli pracy, niestabilności pracy, w ogóle o kwestię pracy najemnej i żąda po prostu innych jakby stosunków społeczno-gospodarczych i politycznych. I w tym sensie jakby chciałbym, żeby prekariat było po prostu tak rozumianą klasą, żeby była klasą w sensie marksowskim dla siebie. Więc na to pytanie często nie ma odpowiedzi. Jest taka faktycznie jakby takie wahanie, że ludzie nie wiedzą, moim zdaniem wręcz przeciwnie jest od tego, co pan mówił, że właśnie poprzez wprowadzenie słowa prekariat, takie osoby, które pracują w Polsce, nazwijmy to nawet w takim, nazwijmy to sektorach kreatywnych, mogą wreszcie poczuć ten związek i swoje jakby, swoją jakby więź z taką osobą, jakim jest właśnie bangladeska szwaczka, tak? I nawet ma większą sympatię i więź, czuje tą więź w tej niepewności niż z polskim górnikiem, co być może być paradoksalne. Chociaż polski górnik też już dawno nie jest zatrudniony stabilnie, ale ważne są tutaj pewnego rodzaju też społeczne mity czy wyobrażenia na temat tego, czym jest polskie górnictwo. Ale tak po prostu się dzieje. Nie, ja chciałem tylko dodać to, że to zawsze jest jakaś gra sił, tak? Znaczy powstanie pewnej wspólnoty, czy pewnej grupy jest też kontrapunktowane, tak? To jest. Przypominam sobie z okazji stulecia rewolucji 905 roku, w zeszłym roku, która miała miejsce w zeszłym roku, dość dużo mówiło się o pierwszej fazie wydarzeń w Łodzi.
gdy robotnicy fabryk łódzkich bez względu na pochodzenie, czy Polacy, Żydzi, Niemcy razem walczyli o swoje prawa. Tam nawet był taki epizod, że w kilku fabrykach pracowały kobiety i zostały również potraktowane tak jak robotnicy. Znaczy zostały pominięto po prostu kwestię płci. I to trwało bardzo krótko, dlatego że za chwilkę powstał Narodowy Związek Robotniczy, który rozbił tę wypracowaną jedność, to się wszystko podzieliło, doszło do po prostu krwawych akcji zbrojnych na ulicach, więc trzeba też brać pod uwagę, że nawet jakieś projekty wspólnotowe czy solidarnościowe zwykle napotykają na dość silną kontrę, więc... Jeszcze jedno, że też fałszem było nawet to stwierdzenie perelowskie o jakby jednolitej klasie robotniczej, bo był silny, dzisiaj byśmy powiedzieli, hejt na chłoporobotników na przykład. I te różnice były po prostu, oczywiście tworzone były często przez władze, które było po prostu łatwiej kontrolować tą sytuację. Były pewne wyobrażenia tworzone, ale oczywiście te podziały wewnętrzne tworzone są też przez samych pracowników. No taka jest realna, socjologiczna jakby sytuacja. Ja nie wiem, czy mam rację, ja trochę w pytaniu Piotra wyczuwam takie drugie pytanie, jakby co w zasadzie mogłoby być dzisiaj, czy może być dzisiaj podstawą budowania solidarności społecznej? Czy kondycja ekonomiczna, więc jakby świadomość prekaryjna, czy poczucie przynależności narodowej, czy inwigilacja internetu? Ja myślę, że my nie mamy tej odpowiedzi, które z tych motywacji do tworzenia wspólnoty, choćby doraźnej, jest dzisiaj najsilniejsze. Ale wiemy mniej więcej, w którą stronę podąża rzeczywistość polska. Na pewno raczej w stronę inwigilacji internetu. I to będzie odpowiedź fałszywa, ale w dużej mierze wynikająca z tego zamieszania, które wprowadza ten kapitalizm znajdujący się w kryzysie i ten kapitalizm, który destabilizuje już nie tylko sferę zatrudnienia, ale także wiele innych wymiarów życia społecznego. Bo to wszystko ze sobą jest przecież związane, jedno za drugim idzie. Ja myślę, że też ważne w tej książce Steinbecka jest to, że co koresponduje z reakcjami ksenofobicznymi na falę uchodźstwa w ciągu ostatnich miesięcy w Polsce. I to mi się wydaje też absolutnie kluczowe, bo pokazuje, jak bardzo destabilizacja i jej konsekwencje, takie jak migracje, w tym wypadku, w przypadku książki Steinbecka, migracje wewnętrzne, i to mówiłeś o hejcie na chłoporobotników w PRL-u, też jakoś to potwierdza, ale także to, co doświadczamy dzisiaj, czyli właśnie ta zglobalizowana migracja, która pojawia się w taki czy inny sposób w polu naszego widzenia. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że jest jakiś ciężki kryzys uchodźczy, że to autentycznie my raczyliśmy zobaczyć pewne rzeczy, dlatego że w Europie jest kryzys i Europa nie potrafi sobie poradzić z własną polityką migracyjną. Jeden z członków Unii Europejskiej, czyli Węgry, po prostu dokonał takich działań, które doprowadziły do spiętrzenia się fali uchodźczej na granicach węgierskich. I dlatego nagle sobie uświadomiliśmy, że ten strumień ludzi płynie. On oczywiście jest większy niż był kilka lat temu, ale nie jest to tak gigantyczny wzrost, jaki można by sobie było wyobrażać, czytając nagłówki polskich gazet, czy słuchając tego, co mają do powiedzenia prezenterzy telewizyjni. No, tak czy inaczej, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z migracją wewnętrzną, czy z migracją zewnętrzną, działania ludzi, którzy uciekają, czy to z przyczyn ekonomicznych, czy politycznych, na ogół to jest powiązane ze sobą, bo nawet u Steinbecka ten wymiar ekonomiczny, ekologiczny, ale także zniszczenie, fizyczne zniszczenie gospodarstw przez wielkie buldożery,
spychacze obsługiwane przez pracowników zatrudnionych przez związek tych latyfundystów, prawda, przemysłowych rolników, odgrywają tutaj bardzo dużą rolę. Także te działania, które są efektem próby poprawienia swojej sytuacji, napotykają z drugiej strony na taką logikę władzy, która, władzy kapitału, także władzy politycznej, która wspiera tutaj kapitał. Są takie bardzo istotne sceny, kiedy ci naganiacze, ludzie, którzy proponują w obozach dla uchodźców pracę na tych skandalicznie złych warunkach uchodźcom z Oklahomy, przyjeżdżają tam w towarzystwie ludzi szeryfa lokalnego po to, żeby tłumić w zarodku każdy przejaw buntu i rewindykacji jakichś lepszych warunków zatrudnienia. Jakiekolwiek negocjacje były tutaj od razu wykluczane. A więc widać, że i dzisiaj widzimy to samo, prawda, że ta fala jest wykorzystywana do rozniecania nastrojów ksenofobicznych, nastrojów nacjonalistycznych. Ma to swoją ekonomię polityczną, także wymiar ekonomiczny. Chodzi po prostu o utrzymanie w ryzach i lokalnej siły roboczej i tej napływowej, o niedopuszczenie do tego, żeby ta segmentacja, o której Jarek wspominał, na tych pracowników, którzy mają umowy i tych, którzy ich są pozbawieni. Na to się nakładają różne tożsamościowe też zróżnicowania, aby została utrzymana. No, Unia Europejska teoretycznie na podstawie własnych deklaracji zawartych w dokumentach unijnych powinna dążyć raczej do unifikacji warunków zatrudnienia tych ludzi, którzy funkcjonują już wcześniej na rynku pracy i tych, którzy napływają z zewnątrz. Okazuje się, że dzisiaj uruchamia się tendencja zupełnie odwrotna. Tendencje, które są w Europie, idą w stronę przeciwną. No i to jest ewidentnie ten mechanizm, o którym wspomina Steinbeck. To jest po prostu próba zachowania, czy też narzucenia siły roboczej, która się nam w skali globalnej, migrując w jakimś sensie, też buntuje, takiego reżimu, który ją będzie utrzymywał w stanie takiego nieustannej niepewności, w którym ona jest skazana na przyjmowanie tych warunków, które narzucają jej pracodawcy wsparci przez szeryfa. To jest jeszcze jedna rzecz, o której warto chyba powiedzieć, a mianowicie, nie wiem, oczywiście trudno mi się domyślać, jak ta powieść była odebrana wówczas, kiedy została napisana, ale też to jest powieść, która poszerza perspektywę, wychodzi z lokalnej, malutkiej wspólnoty farmerów z Oklahomy i rozszerza tę perspektywę na całe Stany Zjednoczone. Bo w tej powieści bardzo dobrze widać, jaki wpływ mają działania w Oklahomie na rzeczywistość w Kalifornii, czy też odwrotnie. Jeśli na przykład założymy, że banki udzielają kredytu zarówno farmerom w Oklahomie, albo właścicielom gospodarstw, czy większych gospodarstw w Oklahomie i jednocześnie plantatorom w Kalifornii, a taki proces jest opisany tak w tej powieści, to widzimy, jak łatwo jest zmieniać reguły gry panujące wewnątrz tego kraju. Znaczy, jak łatwo jest poprzez jedną decyzję odbierającą ziemię farmerom w Oklahomie zmniejszyć koszty pracy w Kalifornii, która jest o 1000 kilometrów oddalona od Oklahomy, bo wówczas ta grupa farmerów przenosi się do Kalifornii, na rynku pojawia się 200 tysięcy osób skłonnych pracować za minimalne stawki i natychmiast koszty pracy w Kalifornii spadają. Nie wiem, czy nie jestem znawcą literatury amerykańskiej, więc nie wiem, czy wcześniej ktoś opisywał te procesy tak szeroko, tak? Czy raczej ten opis dotyczył mikrospołeczności, czy jakichś lokalnych społeczności, nawet jeśli to były procesy ekonomiczne, to czy raczej chyba, tak się domyślam, umiejscowione w małych społecznościach. A tu widzimy, jak te kwestie są ze sobą powiązane, czy jak mogą być powiązane.
co jest znowu kolejnym nie wiem, łącznikiem z naszą rzeczywistością, w której też te wszystkie procesy zaczęły być ze sobą splecione, tylko też już na o wiele większym obszarze. Ja myślę, że to jest jeszcze jedna, jeszcze rzecz ważna a propos samego kwestii jakby kryzysu koncepcji Unii Europejskiej. To jest to, że na przykład w Polsce mamy przypadek, kiedy do władzy dochodzi prawica, ale w momencie relatywnie, jak na Polskę, niskiego bezrobocia. Tak? Jestem ciekawy, jak będzie ewoluowała retoryka tej grupy elity rządzącej w momencie, kiedy, bo to ta chwilę będzie miało miejsce, bo to jest kwestia cykliczności, jakby fal napływu, spadku i wzrostu bezrobocia, to bezrobocie zacznie rosnąć, kiedy trzeba będzie, znowu się okaże, że jednym z najważniejszych sposobów amortyzowania bezrobocia jest po prostu proponowanie pracy poza granicami Polski. I właśnie myślę, że Polska jest też, no nie tylko Polska akurat, ale Polska jest też przykładem, gdzie te właśnie tożsamości prekarnej i tożsamości jakby narodowej właśnie się jakby zderzają ze sobą i gdzie dokonują się jakby społeczne takie proces decyzji, która z tych tożsamości tak naprawdę jest moja, która jest najważniejsza, tak? która opisuje moją sytuację w świecie, na rynku pracy i tak dalej. I czy faktycznie jest tak, że ta narracja nacjonalistyczna, powrót do idei jakby państwa gospodarki narodowej, zamknięty w obrębie gospodarki narodowej, ma w ogóle sens? Jaki będzie miało sens? Bo to jest w ogóle, trzeba przyznać, dosyć jakaś taka koncepcja archaiczna, a jeżeli ona zacznie ewoluować, to w jakim kierunku to jest w ogóle możliwe przy tych instytucjach, przy tym sposobie działania kapitału, przy tym sposobie zorganizowania rynku pracy i głębokich zmianach systemowych, jakie dokonały się na rynku pracy, to pewne rzeczy naprawdę, myślę, że nie są tak do końca poza kontrolą. To znaczy, myślę, że jednak ten proces jest dużo bardziej z punktu widzenia kapitału reaktywny. To znaczy, to nie jest taki zaplanowany, tylko że on jest próbą odpowiedzi na dziejące się rzeczy. I często jest tak, że to właśnie za kapitałem podąża konflikt. On cały czas jakby ucieka od pewnych problemów społecznych. Na chwilę pojawia mu się sytuacja jakby korzystna dla jego działania, ale zaraz za chwilę pojawia się też konflikt, bo kapitał w sposób naturalny no po prostu generuje te konflikty. I zobaczymy, jak ta sytuacja się w Polsce też rozwinie, bo myślę jednak, że się okaże, że nasza jednak tożsamość związana z szeroko pojętym rynkiem pracy i naszej umiejscowienie na rynku pracy jest dużo bardziej ważna, niż by się mogło wydawać. Okej, dziękuję bardzo. Będziemy chyba już powoli zmierzać do końca, także jest ostatnia okazja, żeby zadać pytanie. Natomiast ja chcę, żeby zakończyć to troszkę bardziej optymistycznie, a przecież nie wiem, czy to będzie optymistyczne, no bo zestawienie dwóch okresów historycznych niekoniecznie do optymizmu skłania. A mianowicie książka Steinbecka jest o tyle kończy ją, powie w tak bardzo delikatny optymizmu, że po pierwsze pojawiają tam się takie przejawy, podmuchy właśnie solidarności na takim najbardziej podstawowym poziomie więzi międzyludzkich, właśnie w rodzinie, która się też przekształca pod wpływem kryzysu, który na nią spada. Ona się rozszerza z jednej strony, z drugiej strony rozpada się tradycyjny patriarchalny porządek w tej rodzinie, rola kobiet gwałtownie rośnie. To jest też bardzo interesujący aspekt tej książki, bo wydaje mi się, że w ten sposób też Steinbeck pokazuje, jakby daje pewien zarys alternatywnego projektu społecznego w takiej mikroskali, gdzie pewne role się zmieniają i zmienia się też charakter tej grupy, jaką jest rodzina. Tam jest też tak, że wchodzą w jej skład osoby spoza takiej rodziny atomowej, powiedzmy. To jest też bardzo, bardzo ciekawe, no ale ta książka powstaje w momencie bardzo szczególnym, tuż przed wybuchem II wojny światowej, która była też takim traumatycznym doświadczeniem dopełniającym kryzys lat 20. i 30.
No i w efekcie tych doświadczeń, ale także w efekcie wcześniejszych fal rewolucyjnych na całym świecie, także poza Europą, pamiętajmy o rewolucji chińskiej, meksykańskiej na przykład, zwykle skupiamy się tylko na rosyjskiej i na jej znaczeniu, to wszystko razem wzięte parę lat po publikacji książki Steinbecka przyniosło spełnienie tych części przynajmniej, tych jego nadziei związanych z tym rodzącymi się więzami solidarności między ofiarami kryzysu ekologicznego, finansowego, ekonomicznego, no w postaci powstania tego, co nazywamy dzisiaj państwem dobrobytu. To był efekt walki ludzi, którzy padali ofiarą kapitalistycznego wyzysku, kapitalistycznej eksploatacji. To był też wynik konsekwencji sprzeczności systemu kapitalistycznego, tych ekonomicznych i tych geopolitycznych, które skutkowały dwiema wojnami światowymi, Holokaustem i tak dalej. Więc to wszystko po to, żeby pracować 8 godzin i mieć prawo do urlopu, ktoś kiedyś powiedział. I rzeczywiście tak to wyglądało w historii XX wieku, że ten moment, w którym Steinbeck kończy, to jest jakby chwila tuż przed częściowym zwycięstwem tych ludzi, którzy są jego bohaterami i ich aspiracji. To się wtedy udało częściowo zrealizować na kilkadziesiąt lat. No, dzisiaj żyjemy w momencie znacznie mniej optymistycznym, bo wydaje mi się, że oglądając wersję Pawła Włodzińskiego Gron Gniewu za chwilkę, musimy mieć w tyle głowy, że żyjemy w momencie, w którym raczej trudno mieć nadzieję na taką kontynuację, z jaką miał do czynienia Steinbeck po wydaniu swojej książki. Bo właśnie ten porządek, który się jakoś tam ukształtował po II wojnie światowej, się nam rozsypuje. I to, co stało się w ostatnich miesiącach z Unią Europejską, w związku z kryzysem uchodźczym, w związku z tą ogromną falą ksenofobii i nacjonalizmu, islamofobicznego przede wszystkim, odruchu, który się dzisiaj stał takim paliwem dla bardzo wielu ugrupowań politycznych odnoszących spore sukcesy w Europie, no budzi bardzo niedobre skojarzenia i wskazuje, że raczej może jesteśmy na początku jakiegoś bardzo negatywnego cyklu kryzysowego, który już nie będzie dotyczył tylko kwestii ekonomicznych, ale przełoży się także na sprawy bezpośrednio polityczne. Więc tak chciałbym zakończyć. No, mamy te dwa momenty historyczne. Mam nadzieję, że poza tym, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach w kontekście kryzysu uchodźczego, także takie wydarzenia w Europie, jak chociażby zwycięstwo Syrizy, partii radykalnej lewicy w Grecji, później niestety podeptanej przez instytucje europejskie na początku roku 2015, czy bardzo duży sukces takiej organizacji jak Podemos w Hiszpanii, daje jakieś nadzieje, że poza tą alternatywą dla neoliberalizmu, jaką oferuje skrajna prawica, istnieje także jakieś pole, jakaś szansa, jakaś nadzieja na to, że ta alternatywa równościowa, solidarnościowa, formowana przez te nowe projekty wywodzące się z ruchów społecznych, chociażby z tych, które okupowały ulice miast europejskich w 2011 roku, także mają szansę powodzenia. Dziękuję bardzo Państwu i zapraszam na spektakl.